przed kolejną prezentacją muzyczną Michała jeszcze jedna drużyna do prezentacji. Zapraszam trampkarzy starszych. A przed Państwem kolejny motyw muzyczny w wykonaniu Michała Musiatowicza. Zapraszam. To są zawodnicy z rocznika 2004-2005. Uczestniczą w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Trampkarzy Starszych. Od kilku lat wytrwale podnoszą swoje umiejętności pod okiem trenera Sebastiana Żądełka. Brawa dla pana trenera. Stanowią zgrany kolektyw otwarty na nowych kolegów, którzy co roku wzmacniają zespół, przychodząc do Orląt z okolicznych klubów także. I przedstawiamy. Kacper Aleksandrowicz, Sebastian Baryła, Jakub Belniak, Damian Dragan, Kacper Garbala, Aleks Głos, Kacper Głos, Wiktor Golec, Damian Jączak, Maksymilian Koczkowaj, Bartłomiej Kowalski, Jakub Kowalski, Adrian Kułak, Jan Łaskarzewski, Michał Nowosz, Michał Przekaziński, Jakub Romaniuk, Mateusz Sierpień, Cyprian Bardziak, Mateusz Waszczuk, Mateusz Zień oraz trener Sebastian Żądełek. Trampkarze starsi, serdeczne dzięki. Serdecznie zapraszam drużynę juniorów młodszych. Szanowni Państwo, zespół trenera Artura Idzikowskiego występuje w pierwszej lidze wojewódzkiej juniorów młodszych i jesienią zajął drugie miejsce, awansując do grupy mistrzowskiej. I tu naprawdę należą się ogromne brawa. Zawodnicy tej drużyny to w dużej mierze uczniowie dwóch klas sportowych o profilu piłka nożna, które funkcjonowały w gimnazjum numer 2. Kilku chłopców, Jan Bożym, Bartosz Idzikowski, Kacper Musiatowicz, Kacper Kania, Bartosz Klebaniuk, ma już za sobą występy w trzecioligowej drużynie seniorów naszego klubu. A Arkadiusz Korolczuk to od kilku lat podstawowy zawodnik tej drużyny i zarazem jeden z najmłodszych piłkarzy regularnie występujących na poziomie trzeciej ligi. Latem 2018 roku drużyna drugi raz z rzędu uczestniczyła w turnieju Gothia Cup w Szwecji, uważanym za nieoficjalne mistrzostwa świata drużyn młodzieżowych. Wielkie brawa! Wielkie brawa i gratulacje dla Artura także. I przedstawiam chłopaków. Jan Bożym, Patryk Burda, Bartosz Idzikowski, Piotr Sadowski, Jakub Majnusz, Dawid Mitroniuk, Kacper Musiatowicz, Dawid Niedźwiecki, Kacper Kania, Bartosz Klebaniuk, Mateusz Stefaniak, Przemysław Jaworski, Kacper Sidor,
Piotr Kuźma, Bartłomiej Siudaj i Bartłomiej Kryczka. Warto zauważyć, że drużyny juniorów młodszych i starszych prezentują się dzisiaj w dresach ufundowanych przez starostę powiatu radzyńskiego, pana Szczepana Lebrzegowskiego. Zawodnicy i zarząd klubu dziękują w tym miejscu panu staroście za wsparcie. Wielkie dzięki. Raz jeszcze dziękujemy juniorom młodszym i ich trenerowi Arturowi Dzikowskiemu. Dzięki. Czas więc teraz na juniorów starszych. Zapraszam drużynę trenera Edmunda Koperbasa. W tym sezonie historyczny sukces i wygrywając swoją grupę w Lidze Wojewódzkiej wywalczyła awans do prowadzonej już na szczeblu centralnym przez PZPN makroregionalnej Ligi Juniorów Starszych. Już lada chwila młodzi piłkarze zmierzą się z najlepszymi zespołami z województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i lubelskiego. Takie drużyny jak Stal Rzeszów, Resowia Rzeszów, Stal Starachowice, Hutnik Kraków, Garbarnia Kraków, Chełmianka Chełm. Jest to historyczny sukces radzyńskiej młodzieży, który niewątpliwie podniesie poziom sportowy zawodników. Wielkie brawa! I teraz proszę o szczególną uwagę. Już jutro o 15:00 chłopcy rozegrają swój pierwszy mecz w Radzeniu w ramach Ligi Makroregionalnej z Hutnikiem Kraków. Zapraszamy wszystkich kibiców. A teraz czas na przedstawienie zespołu. Kacper Fijałek, Mikołaj Golec, Grzegorz Kok, Piotr Krzewski, Mateusz Kwaśny, Kacper Lipiński, Piotr Madejski, Artur Nowacki, Bartłomiej Olszewski, Maciej Orzechowski, Patryk Pawlina, Adrian Pinkus, Dominik Rycaj, Kacper Semeniuk, Oskar Siwek, Piotr Włoszek, Krystian Zając, Piotr Zielinis i trener Edmund Kopelec. W tym miejscu pragniemy podziękować panu burmistrzowi Jerzemu Rębkowi za ufundowanie kompletu strojów meczowych dla zespołu juniorów starszych. Jak wygląda ta koszulka, można zobaczyć na naszym modelu, na naszym gitarzyście. Z tym, że na piłkarzach jest mniej opięta z przodu. Dziękujemy juniorom starszym. Przed Państwem kolejny motyw muzyczny w wykonaniu Michała Musiatowicza. Zapraszam.
Michał Musiatowicz.